Cześć, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, jak korzystać z materacy mat masujących. Tutaj dowiecie się, jak z nich nie korzystać oraz jak prawidłowo powinniście z nich korzystać. Bo pamiętajcie, to nie jest tak, że kupujecie matę masującą, aparat do masażu, czy jakkolwiek byście tego nie chcieli nazwać. Na nim się kładziecie, on was masuje w dowolny sposób i wszystko fajnie i okej. To ma swoje zasady i one są bardzo ważne i o nich trzeba pamiętać. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Na początku bardzo ważna informacja na temat materacy, mat masujących, a mianowicie nie powinniście kiedy z nich korzystać, bo to nie jest tak, że a w zasadzie wiele osób myśli, że dolega wam jakiś stan reumatyczny, jakieś bóle kręgosłupa czy coś takiego i kupuje się właśnie jakiś masażer. Kupujecie go i myślicie, że on rozwiąże wasze problemy i tutaj jest problem, bo w wielu przypadkach właśnie nie zalecane jest, a wręcz nawet zabronione korzystanie z różnych masażerów. Z mat i materacy masujących nie można, szczególnie tych wibracyjnych, nie można korzystać wtedy, jeżeli macie rozległe stany zapalne. W późniejszej części filmu będę mówił wam, jak z nich korzystać prawidłowo, bo to ma swoje zasady i są one ważne. Teraz krótko, kiedy w ogóle nie korzystać z takich urządzeń i te urządzenia nie są dla was rozwiązaniem, a wręcz mogą wam zaszkodzić. Czyli kiedy macie rozległe stany jakieś zapalne, kiedy macie reumatyzm. Pamiętajcie, reumatyzm jest to rozległy jakiś stan zapalny. Jeżeli będziecie korzystali z mat masujących, one będą was tam telepały, to ten stan zapalny, który przykładowo macie w barku, się on jeszcze powiększy, dlatego że te tarcie tam cały czas będzie postępowało podczas tych masaży i wam się zaogni ten stan zapalny, czyli reumatyzm będzie tak naprawdę większy. Ktoś na przykład jak ma na granicy odczucia reumatyzm, taki jak ja kiedyś miałem i korzystałem z mat masujących, no to potem na kilka dni po masażu czułem na przykład mocniejsze te bóle. W przypadku chorego kręgosłupa też nie skazane są maty wibracyjne szczególnie. One wam niekoniecznie muszą zaszkodzić, dlatego że one rozluźniają organizm. Ale jeżeli jest duże uszkodzenie kręgosłupa, naprawdę jakieś poważne, wtedy nie powinno się takiego czegoś, gdzie was telepie, korzystać. No i ostatnie takie przeciwwskazanie to jest oczywiście, jeżeli przebyliście niedawno jakąś operację, jakiś zabieg poważniejszy, gdzie macie jeszcze szwy lub nie wszystko jest jeszcze zgojone, no to wtedy też nie powinniście absolutnie korzystać z tego typu urządzeń. No dobra, ale przechodzimy do właściwej treści filmu, a mianowicie jak korzystać z materacy, mat, aparatów i tak dalej masujących, bo w naszym kraju one mnóstwo różnych nazewnictwa mają, a chodzi o te same urządzenia. Przede wszystkim zasada najważniejsza jest taka, że powinniśmy kłaść się na plecach, czyli jak macie jakąś matę masującą, aparat taki duży, na którym się kłaść można, to nie kładziemy się nigdy i przenigdy bokiem, ani też na brzuchu, tylko i wyłącznie na plecach. To jest jedyna dopuszczalna, bezpieczna pozycja do masowania. Na boku za mocno będzie ciśnięcie na małym obszarze, natomiast od przodu mamy od razu, powiedzmy sobie, te organy takie bliżej dostępne. Od pleców, tam gdzie największe są skupiska właśnie, powiedzmy, nagromadzonego stresu, ale też i największe zabezpieczenie dla naszych narządów. Właśnie dlatego zawsze jak masażer macie, to korzystajcie z niego tylko leżąc plecami. Oczywiście on może być też pod wasz tyłek, czy pod uda i pod łydki i tak dalej, to nie ma znaczenia. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu przodem nie leżeć na masażerach. Kolejna bardzo ważna sprawa to, gdzie ten masażer się ustawia, bo tak naprawdę on nie będzie spełniał swoich wszystkich funkcji, jak go położycie na mięciutkim czymś, na przykład na jakimś miękkim łóżku i to będzie sobie takie pływające, takie, że jak się na tym położycie, to jeszcze ten dołek powstaje razem z tą matą i wami. To jest złe rozwiązanie. Powinniście korzystać z takich urządzeń zawsze na jakimś w miarę twardym podłożu. Jeżeli macie jakąś twardą kanapę, to możecie na nim to położyć i będzie to funkcjonowało w porządku, żeby tego ugięcia nie było dużego. Natomiast jak macie jakieś coś miękkiego, to wtedy trzeba korzystać z podłogi. Po prostu na podłodze podwójną warstwę koca kładziecie, rozciągacie koc na podłodze, następnie kładziecie na niego masażer i macie wtedy te właśnie minimalne zmiękczenie. No i ten masażer też może leżeć spokojnie, swobodnie i wy się na nim pomieścicie, natomiast nie jak na kanapach byście mieli zbyt ciasno, czasami by były zagięte rogi tego masażera, czy jakoś nie do końca byście mogli go rozciągnąć. Wygodniejsze dla was będzie, jak będziecie sobie rozkładali na przykład właśnie warstwę kocu. To jest zdecydowanie najlepsze moim zdaniem rozwiązanie. I kolejna sprawa, taka dobra pozycja podczas masażu to jest lekko uniesione nogi. O ile macie masażer na całe ciało, no to wtedy leżycie jak deska na nim, natomiast jak macie masażer jakiś odcinkowy i robicie sobie masaż plecu, no to wskazane w zasadzie by było lekkie uniesienie nóg, czyli na przykład w okolicy
pod kolanami, byście sobie podłożyli jakąś grubszą poduszkę, taką, żeby Wam uniosła te nogi do góry, a tym samym Wasz kręgosłup stał się linią w miarę taką prostą, dobrze dociskającą się do podłoża. To jest w zasadzie taka pozycja wskazana, czyli proste plecy z szyją, z odcinkiem szyjnym, no i tutaj już tyłek idzie zakręcony koło kolan, czyli jest takie uniesienie, a tym samym odcinek krzyżowy jest dociśnięty lepiej do podłoża. Kolejny bardzo ważny element to jest to, ile z tego masażera korzystać. Powiem Wam, większość z nich ma timery, czyli 15 minut trwa taki masaż i on się po tym czasie automatycznie wyłącza. Możecie z tego korzystać jak najbardziej 2 razy dziennie, a niektórzy nawet korzystają 3 razy dziennie. Natomiast w zasadzie nie powinniście korzystać z tego naraz w ciągu, czyli włączacie, timer się skończył, znowu włączacie, znowu się skończył, znowu włączacie, za dużo Was przetelepie za jednym ciągiem. Jeżeli chcecie kilka razy sobie masaż na dzień strzelić, to pamiętajcie, żeby te rozstępy były jakieś większe, nie jeden po drugim. 15 minut w jednej sesji absolutnie Wam wystarczy. No i teraz mega ważna zasada, o której większość osób zapomina, mianowicie co po skończonym masażu. A chodzi tutaj o to, że Wam się skończy ten odliczanie, powiedzmy 15 minut danego programu masażu i wtedy dużo osób wstaje nagle i to jest bardzo, bardzo zły pomysł, dlatego że ciało Wasze jest rozpędzone, tak jakbyście w samochodzie jechali i nagle byście zahamowali. Na pewno jak macie większe, silniejsze masażery, to wiecie, że jak Was to lepiej, nagle się przestaje odbywać ten masaż, to nagle czujecie takie dziwne coś, takie jakby szarpnięcie, jakby zahamowanie w pewnym sensie w samochodzie. To jest taki, powiedzmy, stop rozpędzonego Waszego ciała. Takie wiecie, w cudzysłowie. No i tak samo bardzo dużym błędem jest, jeżeli nagle Wam masaż się zastopuje i Wy od razu wstajecie i zwijacie ten masaż. Pamiętajcie, dajcie sobie 5 minut około na spokojne leżenie w tej samej pozycji, w jakiej mieliście wykonywany masaż, aby Wasz organizm wrócił do normy, do normalnego funkcjonowania po tym telepaniu. A jak nie skorzystacie z takich 5 minut, to czasami jak wstaniecie zbyt nagle po tym rozpędzeniu masażerem, no to może Wam się zrobić ciemno przed oczami, możecie stracić równowagę, a nawet krótką chwilę świadomości, albo skoczy Wam zbyt mocno ciśnienie. Dlatego te 5 minut po wykończonym masażu trzeba sobie dać. Czyli sesja masażu tak naprawdę 15 minut masaż plus 5 minut dodatkowe razem będzie wynosiła 20 minut. Ostatnia zasada, ale ta dotyczy się przed masażem. Nie jest ona wymagana, ale jest bardzo przydatna. Mianowicie przed wykonywanym masażem dobrze się napić ciutkę wody. A mianowicie szklankę wody tak minimum sobie wypić jest jak najbardziej wskazane. To pomaga Wam po prostu lepiej pracować temu organizmowi. To wszystko po prostu ma wtedy lepsze rezultaty i lepsze są wyniki takiej sesji masującej. Masaże różnie oddziaływają na różne osoby i są różne programy masażów, które też mają różne oddziaływania. Dlatego jeżeli się zastanawiacie, czy masaż lepiej wziąć sobie z rana czy wieczorem, no to powiem Wam tak. Jeden masaż pobudza, a drugi znowu rozluźnia. Jeden może macie spięte mięśnie po pracy, to on Was rozluźni, wtedy będziecie się tak bardziej ukołysani czuli. A z drugiej strony czasami ten masaż znowu, to jesteście tacy zleniwieni, na nim się wytrzepiecie mocno, to znowu może Wam dać dawkę energetyczną większą. To zależy od tego, jaki program masażu, czy jaki masażer będziecie wykorzystywać. Także nie ma najlepszej metody na to, po prostu sami musicie zdecydować, jak masaże na Was oddziaływają i wybierać, czy chcecie go wykonać sobie z rana, wieczorem, czy z rana i wieczorem i po południu, czy jak on Wam będzie pasował. Na to nie ma złotej reguły. To tyle na temat tego, jak korzystać z mat masujących, masażerów i tak dalej. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Cześć!